dzisiejszym podsumowaniu tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Zdecydowany atak Ukraińców na rosyjski poligon w Zaporożu, tym razem to Rosjanie, poczuli na własnej skórze, co to ładunki kasetowe. Ukraińcy polują na morderców ze 155. Brygady Piechoty Morskiej. Korea Północna przygotowuje zasoby ludzkie do walki na Ukrainie, zgłasza się wielu młodych ochotników. Czy to nowa droga ucieczki spod opresyjnego reżimu Kima? Ewakuacja kupiańska trwa, ostrzał Rosji staje się coraz silniejszy i to nie tylko tam. Rosyjskie elity mordują swoich. O tym i wiele więcej w najnowszym podsumowaniu tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Zapraszam. W raporcie dotyczącym ukraińskiego ataku na rosyjskich żołnierzy ćwiczących na poligonie w Zaporożu dodano, że prawdopodobnie w ataku użyto rakiet amerykańskich oraz że był to co najmniej szósty raz w ciągu ostatnich 8 miesięcy, kiedy oddziały rosyjskich sił zbrojnych bezmyślnie zebrały się na otwartej przestrzeni na obszarze znajdującym się w zasięgu rakiet Ukrainy i natychmiast zostały zaatakowane. Na nagraniu widać ukraińskiego drona filmującego rosyjskich żołnierzy i tuż po przesłaniu współrzędnych do ukraińskiej jednostki rakietowej obsługującej system HIMARS dochodzi do precyzyjnego ataku. Rakieta M30 GMLRS załadowana bombami kasetowymi zostaje wystrzelona bezpośrednio trafiając w cel, a materiał filmowy ukazuje niszczycielskie następstwa wielokrotnych eksplozji, wskazując na znaczne straty. Systemy te odgrywają kluczową rolę w precyzyjnych uderzeniach w rosyjskie cele, niszcząc bazy zaopatrzeniowe oraz jednostki wojskowe. HIMARS to wyjątkowo mobilny system, umożliwiający szybkie przemieszczanie się i natychmiastowy ostrzał po rozstawieniu. Choć liczba wyrzutni zmienia się wraz z nowymi dostawami, Ukraina wciąż korzysta głównie z dostaw ze Stanów Zjednoczonych, które sukcesywnie wzmacniają ten komponent artylerii rakietowej. Warto jednak zaznaczyć, że precyzyjna liczba wyrzutni nie jest często publicznie podawana z uwagi na bezpieczeństwo operacyjne. Choć według doniesień medialnych w styczniu 2024 roku szacowano, że Ukraina posiada około 39 wyrzutni rakiet HIMARS. Broń ta wystrzeliwuje rakiety M30 kaliber 227 mm, a do naprowadzania wykorzystuje GPS i ma zasięg około 90 km. Firma Lockheed Martin, która produkuje rakiety GMLRS, zalicza je do rodziny amunicji MLRS. Ponieważ można je wystrzeliwać zarówno z wyrzutni gąsienicowej MLRS, jak i z wyrzutni kołowej HIMARS. I jak widać to doskonale po wykresie wzrostu wartości jej akcji od 2022 roku, idą one sukcesywnie do góry. Skuteczność tej broni sprawia, że Rosjanie już nieraz przekonali się boleśnie o jej precyzyjnym i niszczycielskim działaniu. Dlatego starają się je za wszelką cenę zniszczyć, ale na razie, na szczęście Kijowa, idzie im to opornie. Wiadomo, że Korea Północna dostarczała dotychczas do Rosji amunicję i rakiety, aby pomóc Putinowi w prowadzeniu wojny z Ukrainą. Lecz ostatnie doniesienia świadczą również o tym, że państwo Kima wysyła także sporą liczbę żołnierzy. Jak zapewne już słyszeliście, prezydent Rosji Władimir Putin i jego funfel Kim Jong-un podpisali w czerwcu tajne porozumienie o wzajemnej pomocy, które miało ułatwić transfer broni, sprzętu i amunicji. A teraz także personelu, co zresztą podkreślają również ukraińskie władze. Życzę zdrowia, obywatele i obywatelki Ukrainy. Obecnie przygotowujemy się do nowych negocjacji, które odbędą się w tym tygodniu. Kontynuujemy przedstawianie naszym europejskim partnerom naszej strategii zmuszenia Rosji do pokoju. Zespoły naszych doradców oraz zespoły liderów naszych partnerów, którym został już zaprezentowany plan zwycięstwa, nadal pracują nad szczegółami. Potrzebujemy wspólnych kroków i muszą to być zdecydowane kroki. Istnieją pewne dodatkowe kwestie, które musimy uzgodnić z naszymi partnerami, ale wszyscy partnerzy dysponują niezbędnym potencjałem. Jest to absolutnie realistyczne, aby wzmocnić pozycję naszego państwa, wzmocnić pozycję Ukrainy. Dokładnie tak, jak jest to potrzebne dla sprawiedliwego pokoju.
Właśnie teraz musimy działać, aby nie dać Rosji i jej sojusznikom czasu na dostosowanie się do naszych możliwości. Widzimy, że powstaje sojusz pomiędzy Rosją a takimi reżimami jak ten w Korei Północnej. To nie jest już tylko kwestia przekazywania broni. Mówimy tu właściwie o przekazywaniu ludzi z północnego kraju do sił zbrojnych okupanta. Oczywiste jest, że w takich warunkach nasze relacje z partnerami wymagają dalszego rozwoju. Front potrzebuje większego wsparcia. Kiedy mówimy o zwiększeniu zasięgu dla Ukrainy i bardziej zdecydowanych dostawach dla naszych sił, to nie jest jedynie lista sprzętu wojskowego. Chodzi o zwiększenie nacisku na agresora, który będzie dla Rosji trudniejszy do wytrzymania, niż są w stanie znieść. Chodzi również o niedopuszczenie do eskalacji większego konfliktu. Prawdziwy pokój można osiągnąć jedynie poprzez siłę. Cały nadchodzący tydzień będzie poświęcony pracy wraz z naszymi partnerami w imię tej siły i prawdziwego pokoju. Zespoły będą działać. Liczymy również na to, że decyzje liderów nie będą opóźniane. Nasi ukraińscy żołnierze, cały nasz naród udowodnił, że Ukraina jest zdolna do osiągania rzeczy, które wydawały się niemożliwe. Już niejednokrotnie zmienialiśmy bieg tej wojny na lepsze. Ukraińcy potrafią walczyć, potrafią wywalczyć przyszłość dla swojego państwa, dla swojego narodu, dla nas wszystkich. Musimy to zrobić i teraz. Jestem dumny z naszych ludzi, a nasi obywatele zasługują na odpowiednie wsparcie i na sprawiedliwy pokój. Chcę teraz podziękować naszym bojowym brygadom Sił Zbrojnych Ukrainy, które w tym tygodniu wykazały się najlepiej. Kierunek Pokrowski, 38. Samodzielna Brygada Piechoty Morskiej. Kierunek Kurachowski, 79. Brygada Desantowo-Szturmowa. Kierunek Wremiwski, 425. Samodzielny Batalion Szturmowy. Kierunek Pridniprowski, 35. Samodzielna Brygada Piechoty Morskiej. A także kierunek Orichowski, 65. i 118. Samodzielne Brygady Zmechanizowane. 128. Samodzielna Brygada Górska Szturmowa. Dziękuję Wam wszystkim. Chcę również wyróżnić naszych pograniczników, którzy razem z innymi siłami obrony i bezpieczeństwa Ukrainy dzielnie bronią naszego państwa. Lugański odcinek graniczny, Brygada Zemsta, żołnierz Witalij Bagiński, młodszy sierżant Oleksandr Balujew, sztab sierżant Oleksandr Olfierenko, kapitan Witalij Kobal, Brygada Gard. Chłopcy walczą w obwodzie charkowskim, żołnierze Andrii Demidow i Oleksandr Borysenko. Dziękuję Wam oraz wszystkim Waszym towarzyszom broni. Charkowski odcinek graniczny, główny sierżant Oleksandr Wasylec, starszy sierżant Władysław Kuzniwchenko. Sumy, starszy sierżant Mykoła Trochimienko oraz major Ihor Kraplicz. Dziękuję. Chcę również wyróżnić wszystkich żołnierzy jednostek patrolowych Państwowej Służby Granicznej Ukrainy. Chwała wszystkim, którzy są z nami, którzy są z naszym narodem, którzy są z Ukrainą. Dziękuję każdemu i każdej, kto pomagał. Chwała Ukrainie. Doniesienia o transferze dużej liczby północno-koreańskich żołnierzy pojawiają się coraz częściej w światowych mediach. I wydaje się to być bardzo prawdopodobne, chociażby z powodu coraz poważniejszych problemów Putina z mobilizacją większej liczby Rosjan wśród rosnącego niepokoju w kraju o długość i koszty wojny, zarówno te finansowe, jak i pod względem ofiar. Zaledwie kilka dni temu New York Times poinformował, że wrzesień był najkrwawszym miesiącem dla rosyjskich żołnierzy walczących na Ukrainie. W konsekwencji czego, jak informował we wtorek 15 października 2024 roku Kiev Post, władze kremlowskie we współpracy z armią Kim Jong-una postanowiły utworzyć specjalny batalion buriacki, złożony głównie lub tylko z obywateli północnej Korei.
Jednostka ta ma działać w ramach armii rosyjskiej. Szacuje się, że jej wielkość wyniesie około 3000 osób. Według źródeł medialnych żołnierze mają walczyć w rejonie Sudży, w obwodzie kurskim oraz w obwodzie briańskim. Najwyraźniej jednak część z nich wcale nie chce ginąć za Putina i Kima. Bo jak podkreślają media, około 18 północno-koreańskich żołnierzy zdezerterowało z rosyjskiej linii frontu, uciekając prawdopodobnie na stronę ukraińską. Kremlowskie oddziały ponoć ich poszukują, ale na razie bez efektu. Do incydentu doszło zaledwie dzień po tym, jak prezydent Rosji Władimir Putin wystąpił z wnioskiem o ratyfikację traktatu o kompleksowym partnerstwie strategicznym między Federacją Rosyjską a Koreą Północną, który został podpisany 19 czerwca podczas wizyty Putina w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej. Jak podkreślają niektórzy specjaliści, północno-koreańskie władze są tym bardziej zainteresowane taką formą współpracy z bardzo konkretnych przyczyn. Czy jest jasne, że Kim Jong-un oraz generałowie Korei Północnej są poważnie zainteresowani zdobyciem doświadczenia wojennego, a także, że generałowie Korei Północnej pragną je zdobyć? Doświadczenie współczesnej wojny, jak obecnie zmieniają się operacje bojowe. Naturalnie, na polach bitew w wojnie rosyjsko-ukraińskiej Koreańczycy z północy chcieliby się nauczyć z tego doświadczenia. Ja natomiast od siebie dodałbym tu jedynie to, że w subiektywnej opinii dla wielu młodych Koreańczyków z północy ta operacja, mimo że bardzo ryzykowna, może okazać się mniej niebezpieczną drogą do uwolnienia się od reżimu Kima, w którym życie zwykłych ludzi to często prawdziwy koszmar. Mówią, że żywności jest mało, bo plony nie były udane, więc tyle wysłaliśmy, ile sami potrzebujemy. Jest ciężko i ponadto brakuje pieniędzy, więc nie możemy sobie pozwolić na kupno jedzenia. Dlatego musimy zostawić coś na następny raz. Problem w tym, że nawet nie ma co zostawić. Dlatego ciągle powtarzam, że trzeba oszczędzać. Naprawdę, niektórzy ludzie w rodzinach nie mogą nawet wyżywić siebie w takich sytuacjach. Ogólnie rzecz biorąc, jesienią jest dobrze, ale po jej zakończeniu aż do zimy sytuacja się pogarsza. Od wiosny zaczyna brakować jedzenia. A dowodem na moje sugestie może być właśnie ucieczka wspomnianych wcześniej 18 koreańskich żołnierzy zaraz po tym, jak trafili na front. Ale oczywiście napiszcie w komentarzach, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Ukraińskie brygady desantowe dwukrotnie urządziły zasadzkę na brutalną rosyjską 155. Brygadę Piechoty Morskiej, która ostatnio zamordowała 9 jeńców wojennych i nie był to ponoć pierwszy raz, kiedy dopuścili się takiego czynu, bo jakiś czas wcześniej żołnierze z tej jednostki zbezcześcili ciała zamordowanych jeńców. Egzekucje ukraińskich żołnierzy w regionie Kurska w październiku nie pozostały bez odpowiedzi. Brygady desantowo-szturmowe Sił Zbrojnych Ukrainy specjalnie ścigały członków wrogiej 155. Brygady Piechoty Morskiej, oskarżonych o okrucieństwa, i zemściły się na nich. Ukraińska 82. oraz 95. Brygada Desantowo-Szturmowa, które zajmowały pozycje odpowiednio na południowy wschód i południowy zachód od 155. Brygady, zorganizowały zasadzkę na Marines, jak pisze Forbes. Ukraińskie wojska nienawidzą 155. Brygady Piechoty Morskiej bardziej niż większości rosyjskich jednostek. Rosyjska brygada rzekomo ścięła głowy 4 Ukraińcom w sierpniu i umieściła odcięte głowy na palach, co jest zachowaniem kojarzonym zwykle z islamskimi grupami terrorystycznymi. Ukraińcy szukają zemsty i okazuje się, że sukcesywnie ją znajdują. Rosyjska 155. zasłynęła okrutnym łamaniem międzynarodowego prawa humanitarnego, a nawet chwaliła się swoimi nagraniami, gdzie nagrywali ciała torturowanych i pomordowanych jeńców. Jak twierdzą niektórzy eksperci, ci zwyrodnialcy swoim bestialstwem próbują nadrobić dotychczasowe 2 porażki, raz pod Kijowem, drugi raz w obwodzie donieckim. Ostatnio najgłośniejsza stała się jednak sprawa z przełomu września i października, kiedy doszło do zamordowania kolejnych ukraińskich jeńców wojennych po tym, jak Rosjanom udało się zajść jeden z oddziałów na jego tyłach, gdy przedarli się przez linię umocnień. Wówczas po ich rozbrojeniu dokonano egzekucji. Według doniesień mediów, okupanci rozebrali jeńców i strzelili im w głowę.
14 października 80. druga samodzielna Bukowińska Brygada Desantowo-Szturmowa Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowała na telegramie, że jej żołnierze w Kursku nadal eliminują rosyjskich Marines. Można powiedzieć, że ukraińscy spadochroniarze uczynili z tego proces systematyczny. Tak więc niedawno berety bukowińskie ustawiły zasadzkę, w którą wpadli zabójcy z 155. samodzielnej brygady piechoty Morskiej Floty Pacyfiku, którzy systematycznie łamią prawo wojenne. Spadochroniarze dodali, że polowanie na te potwory było udane. Nie przeżył ani jeden z rosyjskich Marines. Ostatnio analitycy Deep State poinformowali, że Rosjanie przeprowadzili atak w pobliżu wsi Zeleni Put w regionie Kurska i zdołali pojmać ukraińskich operatorów dronów oraz kontraktorów. Według ich informacji wróg zastrzelił ukraińskich obrońców. Szef ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Andrii Sibia wezwał do wydania nakazów aresztowania przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rosjan zaangażowanych w mordy na ukraińskich jeńcach wojennych. Forbes napisał, że wykonywanie egzekucji na Ukraińcach podczas pełnoskalowej wojny prawdopodobnie obróci się przeciwko Rosjanom. Takie działania niemal na pewno sprawią, że okrucieństwa, których się dopuszczają, w końcu do nich powrócą. Władze ukraińskie poinformowały, że od początku pełnoskalowej inwazji Rosjanie stracili ponad 100 Ukraińców, którzy zostali pojmani. Większość naszych rodaków zginęła z rąk okupantów w tym roku. Właśnie dlatego Ukraińcy poprzysięgli Rosjanom ze 155. Brygady zemstę i dzień po dniu realizują swoje postanowienie. Raporty wojenne z dnia na dzień dostarczają coraz więcej szczegółów, dlatego dziś możemy śmiało potwierdzić, że rozpoczęto ewakuację regionu kupiańskiego. Decyzja o przetransportowaniu cywilów w bezpieczniejsze miejsce z regionu Kupiańska dotyczy 4 gmin, jak i samego miasta. Jak wyjaśnia Oleg Syniechubow, szef Charkowskiej Wojskowej Administracji Obwodowej, uznał on, że sytuacja wojskowa pogarsza się coraz bardziej, a ostrzał wroga uniemożliwia naprawę zniszczonej infrastruktury. Brak dostępu do energii elektrycznej, ogrzewania oraz pomocy humanitarnej sprawiły, że życie mieszkańców stało się tam prawie niemożliwe. Generalnie akcja ewakuacyjna w Kupiańsku, który przed wojną liczył niecałe 30 tysięcy mieszkańców, rozpoczęła się już 9 września i jak poinformował Syniechubow, do 14 października zdołano wyprowadzić z miasta 234 nieletnich oraz ich rodziny. W rejonie pozostaje jeszcze około 35 dzieci wraz z rodzinami, ale teraz, jak informują przedstawiciele ukraińskich władz, działania ewakuacyjne zostały zintensyfikowane, aby chronić pozostałych cywilów. Sytuacja w Kupiańsku jest dramatyczna, o czym 6 października przypominał szef władz miejskich Andrzej Besedin, ostrzegając, że rosyjskie bombardowania nie ustają, a wojska wroga starają się zniszczyć jak najwięcej infrastruktury krytycznej. Kupiańsk, miasto oddalone zaledwie 40 km od granicy z Rosją, znalazło się w centrum walk od lutego 2022 roku, kiedy to został zajęty przez siły rosyjskie. Jednak jesienią tego samego roku ukraińska armia wyzwoliła miasto w ramach swojej kontrofensywy. Generał Oleksandr Syrski, naczelny dowódca armii ukraińskiej, przyznał, że sytuacja w okolicach Kupiańska pozostaje bardzo trudna. Rosjanie nie ustają w próbach przełamania ukraińskiej obrony. A w międzyczasie rosyjskie wojska przeprowadziły nocny ostrzał Mikołajowa, w którym zginęła jedna osoba, a 16 zostało rannych. Do ataku użyto prawdopodobnie pocisków S-300, które zniszczyły infrastrukturę, pawilony handlowe i budynki mieszkalne. Szef Regionalnej Administracji Wojskowej Witalij Kim poinformował o uszkodzeniach, pożarach i działaniach ratowniczych. Ogień rozprzestrzenił się na powierzchnię 1400 m², a rosyjskie ataki niemal nie ustają, przez co co noc siły obrony powietrznej są zmuszone do zestrzeliwania kolejnych rakiet lub irańskich dronów Shahed. Rosja od czasu rozpoczęcia inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku stoi w obliczu wielu wyzwań zarówno na polu bitwy, jak i wewnątrz kraju. Jednym z coraz bardziej niepokojących zjawisk, które nabiera rozmachu, jest narastająca liczba przestępstw popełnianych przez żołnierzy wracających z frontu lub tych, którzy dostają chwilową przepustkę. Ci, których Putin próbował i próbuje kreować na bohaterów lub wręcz elitę tamtejszego społeczeństwa, coraz częściej okazują się być brutalnymi zwyrodnialcami. Prawdziwa elita to wszyscy ci, którzy służą Rosji.
Robotnicy i wojownicy, niezawodni, sprawdzeni w czynach, którzy udowodnili swoją lojalność wobec Rosji. Jak zapewne możecie się domyślać, rosyjskie władze starają się minimalizować skalę problemu, podobnie jak zależne od nich media. Ale doniesienia z różnych regionów Rosji jednoznacznie wskazują, że problem ten staje się coraz bardziej odczuwalnym nowym rodzajem kryzysu społecznego. Zresztą gdyby towarzysz Putin nie miał aż tak selektywnej pamięci, jaką ma, przytaczając z okresu ZSRR tylko to, co mu pasuje, pod jego doktrynę polityczną, to z pewnością by pamiętał, że jednym z najbrutalniejszych radzieckich seryjnych morderców był niejaki Gusakow, którego jeszcze jako 3-letnie dziecko straumatyzowała II wojna światowa, a ostatecznie w 1970 roku wykonano na nim karę śmierci po tym, jak został na nią skazany za zamordowanie co najmniej 5 osób w regionie moskiewskim i za dokonanie 15 napaści, brutalnych napaści seksualnych na dziewczęta w wieku 9-11 lat oraz młode kobiety. Jak nie trudno się domyślać, część z Rosjan wracających z frontu zdecydowanie przejawia zaburzenia psychiczne. Przytoczyć tu wystarczy osobę niejakiego Siergieja Kozłowa, który kilka miesięcy po powrocie z wojny na Ukrainie, gdzie służył w niesławnej grupie Wagnera, brutalnie zabił swoją 18-letnią partnerkę Darię, będącą w ciąży z jego dzieckiem. Dziewczyna została pobita na śmierć. Opis wszystkich 138 obrażeń zajął kilka stron w aktach sprawy. Jak podała 4 września rosyjska państwowa agencja prasowa Kommersant, 9 września 2024 roku rosyjski sąd obwodu omskiego skazał Kozłowa za morderstwo na 19 lat za kratami. Pytanie brzmi, kiedy kolejny raz rosyjski prezydent zdecyduje się go uwolnić. Bo pierwszy jego pobyt w więzieniu w 2021 roku, kiedy został uznany za winnego poważnych i drobnych obrażeń ciała i miał spędzić 6,5 roku w więzieniu, został bardzo szybko skrócony i zwerbowano go do walki na froncie. Putin wciąż przytaczał i przytacza argument o denazyfikacji Ukrainy. Główne starcia rosyjskiej armii, zgodnie z oczekiwaniami, nie mają miejsca z regularnymi oddziałami sił zbrojnych Ukrainy, lecz z formacjami nacjonalistycznymi, które, jak wiadomo, ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za ludobójstwo w Donbasie i krew cywilnych obywateli republik ludowych. Dodatkowo nacjonalistyczne elementy włączone do regularnych oddziałów ukraińskich nie tylko podżegają je do stawiania zbrojnego oporu, ale w rzeczywistości pełnią rolę oddziałów zaporowych. Co więcej, zgodnie z dostępnymi informacjami, które potwierdzają wyniki obiektywnej kontroli, widzimy to wyraźnie. Banderowcy i neonaziści ustawiają ciężką broń, w tym systemy artylerii rakietowej, bezpośrednio w centralnych obszarach dużych miast. A w rzeczywistości sprowadził na swój kraj, częściowo resztę Europy, widmo brutalnych morderców, zagrażającym nam wszystkim w najbliższej przyszłości, a przede wszystkim jego społeczeństwu. Jednym z kluczowych czynników wyjaśniających, dlaczego część rosyjskich żołnierzy po powrocie do kraju popełnia przestępstwa, jest trauma wojenna, z którą nie potrafią sobie poradzić. Wielu z nich doświadczyło brutalnych walk, śmierci towarzyszy, a także, jak wynika z doniesień ukraińskich i zachodnich mediów, sami brali udział w działaniach, które mogły pogłębić ich traumę, takich jak łamanie praw człowieka czy udział w aktach okrucieństwa. Problemem jest zatem brak systemowego wsparcia psychologicznego dla powracających wojskowych. Według niezależnych obserwatorów Rosja nie przygotowała odpowiednich mechanizmów, aby pomóc swoim żołnierzom radzić sobie z tak zwanym zespołem stresu pourazowego, co prowadzi do niekontrolowanych wybuchów agresji, uzależnień, a w skrajnych przypadkach do ciężkich przestępstw. Podsumowując dzisiejszy materiał, jeśli Ukraina i Zachód nie opracują wspólnego ambitnego planu radykalnego zwiększenia wsparcia wojskowego, możemy być świadkami bardzo niebezpiecznej przyszłości dla całej Europy. Ukraina bowiem zobowiązuje się do większej mobilizacji, ale tylko wtedy, gdy dostanie odpowiednią ilość nowoczesnego sprzętu i amunicji, a Zachód będzie niezawodnie dostarczać systemy obrony przeciwlotniczej tak zdecydowanie, jak USA robi to dla Izraela.
przeciwnym razie Ukraina może przegrać tę wyniszczającą wojnę, co w konsekwencji doprowadzi do masowej migracji z tego kraju i powstania precedensu, który pokazałby światu, że Zachód uległ Rosji. Dla wrogów Zachodu, bądźmy szczerzy, byłaby to niezwykle korzystna narracja. Oczywiście nie sposób nie zgodzić się z tym, że każdy scenariusz jest możliwy i że Ukraina faktycznie może przegrać tę wojnę. Ale z pewnością nie możemy powiedzieć, że już ją przegrała. Prawda jest taka, że obie strony, zarówno Ukraina jak i Rosja, są w patowej sytuacji. Jak mówi mądre polskie porzekadło, kij ma dwa końce. Nie da się więc ukryć, że to konflikt na wzajemne wyniszczenie, w którym żadna ze stron nie odnosi znaczących sukcesów. Mimo owej pewności Putina, że będzie to blitzkrieg, teraz może się okazać totalną klęską, jak kiedyś Wietnam dla Amerykanów. Zwycięstwo w takiej wojnie, moi mili, zaczyna się dopiero wtedy, gdy jedna strona zdobywa decydującą przewagę, a Rosja tej przewagi przynajmniej na razie nie ma. Mimo że ma większe zasoby ludzkie, materialne i tym samym militarne, to jej gospodarka słabnie, a rezerwy się kurczą. Rosja osiągnęła szczyt swoich możliwości produkcyjnych, a obecnie przetrwa tylko dzięki wsparciu sojuszników, co ich również osłabia. Tak więc w moim mniemaniu nie sądzę, by Ukraina przegrała, nawet jeśli Zachód nie dostarczy wszystkiego, czego potrzeba. Oczywiście możemy debatować bez końca nad definicją porażki, ale ważne jest, aby zrozumieć, że oceny sytuacji opierają się na licznych zmiennych, w tym działaniach Zachodu, który wciąż utrzymuje militarną kroplówkę. Ukraińska mobilizacja napotyka szereg wyzwań, a jej proces był i jest bardzo trudny i zajął zbyt wiele czasu. Co więcej, zachodnie sankcje nie są tak skuteczne, jak mogłyby być przy odrobinie większej woli politycznej. Europa nieraz stała na progu katastrofy i niestety wciąż wiele wskazuje na to, że nie wyciągnęła z tego lekcji, więc musimy jednak mieć nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Wiecie, nadzieja ponoć matką głupich, ale większość matek kocha swoje dzieci. Więc oby i tym razem wszystkim nam się jakoś upiekło, a skarcony został Putin i jego pseudoelity. Tyle na dziś, napiszcie proszę w komentarzach, co wy o tym sądzicie, a ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć. Bednarski na kłopoty, ma zawsze środek złoty. Czegoś się martwisz, co ty proste, to jak drut. Bednarski na kłopoty, ma zawsze środek złoty. Weźmie się do roboty, zdrowie.